Cześć, witam Was wszystkich. Witam Was po dłuższej przerwie w nowym odcinku instruktażowym. Tym razem dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o certyfikacji naszego sprzętu. No nie miałem po prostu wcześniej czasu, żeby nagrywać jakieś kolejne odcinki instruktażowe. Po prostu pochłonęła mnie praca. Mam nadzieję, że znajdę trochę nowego czasu. Zaczął się po prostu sezon. Także może dokończę kiedyś te odcinki instruktażowe, które zacząłem rok temu i 2 lata temu. Jeszcze tam parę rzeczy na pewno można zrobić, można pokazać. Także zobaczymy, jak z tym czasem po prostu będzie. Ok, ale tak zapewne wielu z Was pamięta, że kiedyś była taka certyfikacja francuska jak AFNOR oraz niemiecka DHV. No i dla przypomnienia dodam, że kiedyś paralotnie posiadały certyfikację francuską, posiadały ten AFNOR, tak? Posiadały stopnie takie jak AFNOR Standard, AFNOR Performance i AFNOR Competition. Paralotnie, które były certyfikowane natomiast normą niemiecką DHV, posiadały stopnie takie jak 1, 1, 2, 2, od 2 do 3 i 3. Piloci, słuchajcie, często byli zdezorientowani i pamiętam takie sytuacje z historii, że często mówili, że o, AFNORy to latają inaczej niż DHV-y, co było oczywiście jakby kompletną bzdurą, ale tak mi się po prostu przypomniało. W końcu jednak pojawiła się norma EN, która jest obowiązującą obecnie normą paralotniową, EN 926, a dokładniej mówiąc to chyba raczej to są dwie normy, bo chodzi dokładnie o EN926-1 i o EN926-2. I jest to rozdzielone na badania zachowania skrzydła w locie oraz na normę wytrzymałościową, czyli tak zwany load test. Jeżeli chcecie zobaczyć tabelę, która łączy tą prehistorię z teraźniejszością, to możecie porównać mniej więcej opisy starych stopni norm z obecną normą EN, którą dla Was jakby tutaj, tą tabelę dla Was przygotowałem. Także stara klasyfikacja AFNOR Standard wyglądała tak, że skrzydła w klasie Standard były dla pilotów niedoświadczonych i szukających spokojnego latania. Bardzo stabilne, szybki powrót do normalnego lotu bez reakcji pilota, łatwe, przewidywalne prowadzenie. AFNOR Performance dla doświadczonych, często latających pilotów, pilotujących aktywnie i znających podstawowe techniki przywracania normalnego stanu lotu. Generalnie stabilne, bezpośredni powrót do normalnego lotu, mogący wymagać reakcji pilota, przewidywalne prowadzenie. Skrzydła AFNOR Competition dla bardzo doświadczonych pilotów, latających prawie codziennie. Pilot potrzebuje wysoko rozwiniętych umiejętności, żeby zapobiegać i wyprowadzać niebezpieczne stany lotu. Prawdopodobna minimalna stabilność. Wyprowadzenie może wymagać umiejętnego, dokładnego pilotażu i czasu prawdopodobnie wymagające prowadzenie w czasie, tak? Klasyfikacja DHV z opisem, paralotnie z prostymi i wybaczającymi charakterystykami lotnymi, paralotnie DHV 1-2, paralotnie z dobrymi charakterystykami lotnymi, paralotnie DHV-2, paralotnie z wymagającymi charakterystykami i potencjalnie dynamicznymi reakcjami na turbulencje i błędy pilota dla regularnie latających pilotów. DHV-2-3, paralotnie z bardzo wymagającymi charakterystykami i potencjalnie gwałtownymi reakcjami na turbulencje i błędy pilota dla doświadczonych, regularnie latających pilotów. DHV-3, paralotnie z bardzo wymagającymi charakterystykami i potencjalnie gwałtownymi reakcjami na turbulencje i błędy pilota dla bardzo doświadczonych pilotów o wysokich umiejętnościach latających w zawodach. No i później pojawia się norma obowiązująca EN 926, paralotnie kategorii A, paralotnie z bardzo dobrym bezpieczeństwem pasywnym, paralotnie kategorii B, z bardzo dobrym bezpieczeństwem pasywnym, paralotnie kategorii C, paralotnie z rozsądnym bezpieczeństwem pasywnym, paralotnie kategorii D, z minimalnym bezpieczeństwem pasywnym, no i oczywiście w kategorii F, czyli tak zwanym fail, paralotnie, które nie przeszły po prostu certyfikacji. Tak wygląda mniej więcej zestawienie tej całej prehistorii. Możecie sobie to później dokładnie jeszcze gdzieś tam otworzyć i obejrzeć. Także jeżeli chodzi o aktualne normy, to pochodzą one z CEN. I teraz
CEN to skrót od Committee European de Normalization, czyli skrót od Europejskiego Komitetu Normalizacji, który został utworzony w 1961 roku. Wraz z utworzeniem Unii Europejskiej jednak pojawiła się po prostu szansa na ogólnoeuropejską normę paroletniową, wspólną po prostu dla wszystkich krajów wspólnoty. Musicie wiedzieć, że wspomniany CEN w żaden sposób nie testuje, CEN podkreślam, w żaden sposób nie testuje glajtów, zapewnia tylko bazę do opisania testów, które są następnie publikowane przez państwowe jednostki normalizacyjne. Skrzydła natomiast są testowane przez niezależne ośrodki badawcze stowarzyszeń narodowych, takie jak na przykład Ertüküze ze Szwajcarii. Przepraszam, chyba tak to się czyta. Mam nadzieję, że nie obrażam języka francuskiego. To ośrodki badają wytrzymałość sprzętu, a test piloci badają zachowania skrzydła w locie pod kątem po prostu bezpieczeństwa. Po co to w ogóle? Po co w ogóle testować paralotnie, tak? Testy służą głównie trzem celom. Sprawdzają, czy paralotnia nie ma realnie niebezpiecznych charakterystyk lotnych. Zapewniają wspólną bazę do porównania podobnych skrzydeł względem bezpieczeństwa. Umieszczają glajta w określonej kategorii odnoszącej się w jakiś sposób do poziomu umiejętności grupy przeznaczenia pilotów. Co jest w normie EN926-2, bo to jest zbiór informacji, co powinno być testowane w locie. No, jest tego, słuchajcie, bardzo dużo. Ciężko to w sumie powiedzieć, dlatego pod filmem wklejam Wam link do PDF po angielsku. Po prostu możecie zobaczyć, co tam jest zawarte. W skrócie mogę Wam powiedzieć, że test piloci muszą starać się naprawdę szczegółowo przeprowadzić badania według określonych założeń, a potem wykonać raport, z którym zawsze możecie się zapoznać przed zakupem swojego certyfikowanego sprzętu. Pod warunkiem oczywiście, że sprzęt, który kupujecie, posiada tą certyfikację EN926. Kto może przeprowadzać testy? Otóż z tego, co ja wiem, tak, może mnie ktoś później poprawić, możliwe jest zorganizowanie ośrodka certyfikującego według EN przez każdego w zasadzie. Tak? Wymogiem jest niezależność od producentów. Jednak wysokie nakłady finansowe niezbędne do zgromadzenia odpowiedniego wyposażenia obejmującego kamery, radia, jednostkę trakcyjną, systemu pomiaru obciążenia, opłaty za świetnie wyszkolonych pilotów i tak dalej, no to jednak bardzo duży problem do przeskoczenia, żeby organizować to po prostu wszystko samodzielnie. Test piloci mają również sporo wiedzy do opanowania, a ich praca jest po prostu ryzykowna. Ja na przykład obecnie wkuwam trochę też teorii, bo w Czechach no mogę zostać jakby test pilotem z licencją według normy EN, ale trzeba zdać dodatkowe egzaminy teoretyczne z aerodynamiki lotu oraz zaprezentować swoje umiejętności z niebezpiecznych stanów lotu i nagrać wszystko na wideo. Potem przed komisją zdajemy egzamin, a komisja analizuje nagrania, porównując je z wymaganiami po prostu EN. Przynajmniej tak to wygląda w Czechach. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale tak to wygląda w Czechach i można taką licencję test pilota według normy EN uzyskać. I teraz bardzo ważne pytanie. Czy paralotnie, które posiadają certyfikację, są bezpieczniejsze od paralotni niecertyfikowanych? No i słuchajcie, tutaj naprawdę ciężko czasami powiedzieć, bo wszystko zależy od profilu, obciążenia powierzchni czaszy, doświadczenia konstruktora, trymowania i po prostu doświadczenia test pilota. Czasami produkt niecertyfikowany może być znacznie lepiej latającym produktem od produktu certyfikowanego. Czasami konstruktor musi paralotni zaniżyć po prostu osiągi i w zasadzie ją lekko popsuć, w cudzysłowie mówiąc, aby przeszła normę EN i została paralotnią w swojej docelowej klasie bezpieczeństwa według tej normy. Nie ma lekko. Z punktu widzenia samego kupującego, mając raport z oblotu, można łatwiej dobrać sprzęt do swoich umiejętności, a to już bardzo dużo, szczególnie w przypadku pilotów latających naprawdę rekreacyjnie, okazjonalnie. Dodatkowe publiczne informacje odnośnie zachowań to bardzo dużo również w mojej ocenie. Produkt certyfikowany ma dawać przynajmniej minimalne poczucie bezpieczeństwa i spełniać pewne wymagania. Także ja jestem za tym, aby paralotnie posiadały raporty z oblotu, z poszczególnych figur i po prostu były dostępne dla wszystkich. Nie dajcie się jednak zaślepić, słuchajcie, tym, że jeżeli w testach jest coś napisane, to paralotnia musi sama wyjść z tego podwinięcia po utracie kierunku maksymalnie, na przykład, słuchajcie, do
45 stopni i będzie tak zawsze. No nie będzie. Nawet paroletnia szkolna może zejść więcej z kierunku niż 180 stopni, jak przyjdzie naprawdę potężna bomba. Musicie po prostu kiedyś się po prostu doczekać takiego dnia. Paralotnie należy pilotować, a piloci powinni cały czas podnosić stopień swojego wyszkolenia. Tylko tak można przeżyć trochę więcej dni, przynajmniej w mojej ocenie. Ja nie znam, jakby na to, słuchajcie, za czas, jaki spędzam w powietrzu, ilość lat, które spędziłem w powietrzu, innej po prostu receptury. No jak się na tym głębiej wszystkim też zastanowić, to i tak nigdy nie mamy 100% pewności, czy to wszystko zadziała tak, jak chcemy. Słuchajcie, testy są przeprowadzane w warunkach często maślanych, a podwinięcia wywołane z ręki nie przypominają bardzo często podwinięć, które nam wywołuje matka natura. Podczas oblotu nie da się wszystkiego sprawdzić. Negatywki przeciągnięcia są często wykonywane bez błędów, automatycznie wręcz przez świetnie wyszkolonych pilotów, którzy tysiące razy robią to samo. Testy figur mają za zadanie sprawdzić podstawowe rzeczy i w pewien sposób zaszufladkować nasz sprzęt do danej kategorii, ale to wcale nie oznacza, że to jest w 100% trafione i nasze skrzydła zawsze po uzyskaniu niebezpiecznego stanu lotu będą reagowały w sposób, który został opisany w raporcie. W powietrzu jest po prostu zbyt wiele czynników, które wpływają na bezpieczeństwo. Certyfikacja paralotni to po prostu skomplikowany temat. Mówiąc o EN, trzeba by było też powiedzieć o obecnym francuskim DGAC, które powstało specjalnie dla skrzydeł PPG. Otóż musicie wiedzieć, że DGAC nie testuje praktycznie niczego związanego z niebezpiecznymi stanami lotu, takimi jak podwinięcia, spirale negatywki, fulsztale, nie wiem, przeciągnięcia, odrywanie strug i tym podobne. Aby się o tym przekonać, należy po prostu przeczytać sobie jakiś raport skrzydła posiadającego certyfikację DGAC. Na rynku obecnie jest masa paralotni, słuchajcie, PPG, bez certyfikacji EN, ale posiadających certyfikację DGAC. Uważam, że piloci PPG, którzy kupują nowy sprzęt tylko z certyfikacją DGAC, powinni bardzo ostrożnie podchodzić do jego wyboru. Nie ma gwarancji, słuchajcie, nie ma gwarancji, że wszystko zostało sprawdzone przez test pilotów danego producenta, którzy często nie posiadają odpowiedniego wyszkolenia. Może się zdarzyć, że niektóre konstrukcje, jeżeli dojdzie do jakichś podwinięć, będą wymagały znacznej reakcji z Waszej strony, mimo że paralotnie są reklamowane jako paralotnie rekreacyjne. Wierzcie mi, że tak się często zdarza. DGAC testuje takie rzeczy jak, ja tutaj tylko szybko je wymienię, tutaj sobie skopiowałem z jakiejś strony, charakterystykę napełniania się czaszy, zachowanie podczas startu, parametry prędkości podczas lotu na wprost, zachowanie podczas wprowadzania skrzydła w głęboki dynamiczny zakręt, zachowanie podczas lądowania, stabilność wzdłużną podczas sterowania w locie przyspieszonym, stabilność wzdłużną podczas opuszczania lotu przyspieszonego. To bardzo słabe, słuchajcie, w mojej ocenie. No ale tak to już jest i producenci skrzydeł PPG wybierają w dzisiejszych czasach często DGAC. Taki wybór podyktowany jest konstrukcją profili PPG, które często po prostu nie przeszłyby normy EN. Siła, z jaką czasami trzeba zadziałać, aby test pilot mógł wywołać podwinięcie, jest tak duża, że czasami uniemożliwia wykonanie testowej figury, która jest wymagana w normie. Nie oznacza to jednak, że taka paralotnia nie może się złożyć w locie termicznym, a jej zachowania mogą być bardzo dużym zaskoczeniem później dla pilota. DGAC to pewnego rodzaju również obejście drogiej certyfikacji N962. DGAC to tak naprawdę chyba pomysł producentów skrzydeł PPG. Mnie to całe DGAC przypomina bardziej tak zwany self-testing, a w przypadku producentów nieposiadających dobrych konstruktorów i test pilotów z doświadczenia może być niebezpiecznie. To oczywiście moje prywatne zdanie i nie każdy musi się tutaj z tym zgadzać, tak? Ale chciałem się po prostu tym podzielić, co ja o tym wszystkim myślę. Niektórzy chcieli kiedyś udowadniać, że boskość profila samostatycznego polega na tym, że się nie składa. Albo że siła, z jaką musi zadziałać turbulencja, musi być tak duża, że normalnie do takiego podwinięcia nie ma prawa dojść w normalnym locie. Wiele osób jednak zapomina, że dane konfiguracje wywołane sterowaniem pilota są niepoliczalne, a już
Na pewno nie da się tego wszystkiego przewidzieć dobrze latając w termice. A skrzydła PPG też latają w termice. Także wszystkie paralotnie się potrafią poskładać nawet w najmniej oczekiwanej sytuacji i trzeba się po prostu z tym liczyć. Z mojej strony, słuchajcie, mogę Wam jeszcze dodać, że jeżeli już wybieracie skrzydło PPG, kierujcie się obciążeniem powierzchni oraz wydłużeniem. Producenci często reklamują skrzydło jako rekreacyjno-sportowe z certyfikacją DGAC dla całej dostępnej rozmiarówki. Słuchajcie, nawet dla skrzydeł w rozmiarze 20 metrów kwadratowych. W mojej ocenie i doświadczeniu, nie wiem, które ja posiadam, tak, skrzydło w rozmiarze 20-22 metrów kwadratowych przy obciążeniu 100 kg, 120 kg nie ma prawa być skrzydłem rekreacyjnym, które nadaje się dla szeroko pojętej grupy pilotów rekreacyjnych. A w sytuacji podwinięć na małej wysokości reakcje pilota muszą być idealne w tempo, a nie losowe lub z oczekiwaniem na samoczynne rozwiązanie sytuacji. Nie ma skrzydeł, które się nie podwijają. Nie ma profilu samostatecznego, który nie ulegnie podwinięciu. To mit. Także to tyle, jeżeli chodzi o kilka skąpych informacji o certyfikacji ode mnie. Wątek oczywiście nie został wyczerpany, ale ten odcinek ma na celu mniej doświadczonym pilotom naświecić trochę temat i zmusić do pewnych przemyśleń. Bo dzisiaj w modzie jest zrobienie szkolenia, a w następnym roku to już się lata na PPG z DGAC 18 lub 20 metrów, a może 16 metrów nawet kwadratowych. Słuchajcie, przepraszam, że ja tak podpieram się tutaj czytaniem, ale wydaje mi się, że tak jest łatwiej jakby przekazać cały sens tych odcinków. Także dzięki i do zobaczenia kiedyś tam w przyszłości w powietrzu. Hej!